Wiem, że bardzo chcieliście taki filmik, więc robimy przegląd wszystkich rzeczy, które zrobiłam na szydełku. Hejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak pewnie już zauważyliście, to robimy przegląd wszystkich rzeczy, które zrobiłam na szydełku. Także trochę tego jest, tak jak mogliście zauważyć. I zastanawiam się, czy po prostu nie podzielimy sobie tego filmu na kilka części, na pewno będą dwie, a ile wyjdzie więcej, to się okaże po prostu, bo naprawdę tego jest dużo, nie sądziłam, że jest tego aż tak dużo. I na wstępie chciałam powiedzieć, że nie są to wszystkie rzeczy, które zrobiłam na szydełku, bo niektóre rzeczy na szydełku, które zrobiłam, są sprzedane, oddane, albo są gdzieś, gdzie nie wiem, gdzie są po prostu. Parę rzeczy też mam w innych pokojach, dlatego nie będę ich tutaj przenosiła, bo są to dwie lampy i tutaj jeszcze na szafce mam takie osłonki na wazony właściwie. Także to Wam po prostu później pokażę. Tutaj jest jeszcze czapka, kapelusz, także to później też Wam pokażę. Rozglądam się jeszcze, czy czegoś nie ominęłam. Będzie tutaj też trochę włóczek, trochę niedokończonych projektów, trochę próbek, które kiedyś robiłam. Także tutaj jest naprawdę wszystko. Sama się zdziwiłam, jak wysypałam jedno pudełko, to już mogliście zauważyć, i znalazłam tam włóczki. Także podzielę sobie to na pewno na dwie takie główne części, czyli część z rzeczami do domu lub na zewnątrz, bo takie też mam. I na drugą część, która będzie rzeczami do ubrania, do noszenia. Ale tą drugą część z ubraniami nie wiem, czy jeszcze nie podzielimy, także to zobaczymy, bo tego jest naprawdę dużo. Prosiliście mnie o taki filmik, także jest to idealny moment, żebym to nagrała, ponieważ chcę to wszystko poukładać, posprzątać, przepatrzeć, co mam, czego nie mam, ponieważ 9 i 10 grudnia będę brała udział w świątecznych targach w Instytucie Designu w Kielcach, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszam, będzie można kupić moje produkty, które tutaj na pewno pokażę, i jeszcze parę nowych, bo mam kilka fajnych pomysłów. Także szkoda czasu, także zaczynamy od rzeczy do domu. Zanim zaczniemy przegląd rzeczy do domu, postanowiłam, że najpierw sobie to troszeczkę posegreguję, bo ja nawet nie mam miejsca, żeby tutaj stanąć i to wszystko Wam pokazać, bo jest tego naprawdę dużo, zajęło mi to cały pokój, a przyznam się szczerze, małego pokoju nie mam, a tego jest naprawdę dużo. Także ja sobie to podzielę na kategorie. Będą torebki, kapelusze, czapki, chomiarki i tak dalej, i tak dalej. I rzeczy do domu, także dajcie mi chwilę i zaczynamy. Słuchajcie, tego jest naprawdę dużo i wszystkiego już stwierdziłam, że nie będę Wam pokazywała, bo naprawdę to nie ma sensu, żebym pokazywała Wam takie rzeczy, bo ja coś zaczęłam i oczywiście nie skończyłam, i mam tutaj dużo też próbek, jak uczyłam się różnych splotów do mojego licencjatu, także tego Wam nie będę pokazywała. Mogę Wam pokazać jedną, a raczej kilka rzeczy, które może Was trochę podbudują, trochę nadadzą Wam pewności siebie, mam taką nadzieję, bo chciałabym Wam pokazać rzeczy, od których tak prawie że zaczynałam, bo nie mam tych pierwszych robótek, ale rzeczy, które zrobiłam na początku w ogóle szydełkowania, także zaraz Wam to zaprezentuję. Pozwolicie, że będę siedziała na podłodze, bo jak widzieliście, mam to wszystko tutaj rozsypane. I chciałabym Wam powiedzieć, że ten film jednak wyjdzie trochę pomieszany, ale na pewno zobaczycie rzeczy do domu, bo ich mam najmniej. A trochę chciałam to ogarnąć, bo naprawdę jest tylko dużo. I chciałam Wam pokazać trochę rzeczy. Jak jesteście często ze mną na live'ie, to może już usłyszeliście, że kiedyś zrobiłam moją pierwszą pszczółkę na szydełku, ale nie miałam wypełniacza i ją zostawiłam. I to jest ta pszczółka! Miała nawet uśmieszek i ona jest splaczała taka. To była pierwsza rzecz, którą wykonałam w formie pluszaka na szydełku. Także widzicie.
Ja też robiłam takie rzeczy. W ogóle znalazłam dużo włóczek, takich małych, nawet cały worek bawełny z Actiona, bardzo ją lubię. Znalazłam kilka kwadratów, które są w dobrym stanie. Kilka też tutaj bawełnianych, więc sobie to wszystko odkładam, bo na pewno się przyda. I kiedyś chciałam zrobić sukienkę, więc zrobiłam też takie trójkąty, więc to też zostawiam. Ale ja naprawdę nie wiem, po co mi są takie rzeczy. No ten kwiatuszek jeszcze dobra, gdzieś tam rzucam, że przyda się. Ale to, wiecie mi, po co ja to trzymam? Nawet nie wiem, o co w tym chodziło. Albo tu chciałam zrobić jakieś takie skarpety, czy coś takiego. I widzicie, jak to się rozszerzyło. To jest po prostu dramat. Na przykład moje kwadraty kiedyś wyglądały tak, nie były w ogóle kwadratami. Także wiecie. Ja też zaczynałam i robiłam bardzo dziwne rzeczy. To prawdopodobnie miała być czapka, ale wyszła bardzo mała. Także chciałam wam tylko powiedzieć, że każdy od czegoś zaczynał. I tutaj widzicie, uczyłam się różnych splotów do mojego dyplomu z licencjatu. Tutaj jest też idealny przykład kwadratu babuni, który nie jest kwadratem. Także tak, każdy od czegoś zaczynał, każdy robił kiedyś nierówne robótki. Jeszcze super rzecz, którą wam chcę pokazać, są to małe szereki. Bo robiłam kiedyś taki top o Shreku i teraz mi zostały takie jeszcze dwa Shreki, bo tamte były chyba mniejsze albo troszeczkę się różniły, także zostały mi i patrzcie, on ma nawet nosek. Także mam tutaj dużo takich pierdół, które są mi naprawdę niepotrzebne, nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Czerwony pasek z moheru, po co mi to? Mam zaczęte robótki, których też wam nie będę wszystkich pokazywała. Nerkę, którą kiedyś robiliśmy na live, do dzisiaj nie zszyłam. Jakiś rękaw, czy nie, to jest kominiarka, to trzeba tam schować. I to też wam później opowiem o tym, o co chodziło z tym projektem. Także dużo, dużo, dużo rzeczy takich niepotrzebnych, kolejne kwadraty. Ja nie wiem, po co mi jest to, ja chyba to po prostu wyrzucę, bo tego, no nie opłaca się z... Nie opłaca się tego pruć. Mam tutaj, chciałam kiedyś zrobić poduszkę kiwi, bo nie wiem, czy wiecie, zrobiłam kiedyś poduszkę arbuza, także chciałam do kompletu zrobić kiwi, nie wyrobiłam się, bo to było do szkoły, znaczy na studia, także zostało. I takie rzeczy spruję, ale jak mam takie coś, no to może jeszcze zostawię. Ale jakieś takie, o, takie próbki, to jest po prostu bez sensu, żebym ja to trzymała, także to wszystko wyrzucę. Małe włóczki, które tu znalazłam, sobie oczywiście pochowam, kwadraty sobie pochowam i jakieś duże zaczęte projekty też chowam do pudełka. Może widzieliście, bo już nie pamiętam, czy tam nagrywałam taki urywek, ale chowałam do dużego pudełka właśnie takie rzeczy, które zaczęłam i na przykład tu jest przód kamizelki. Może kiedyś zrobimy sobie taki film, że kończę wszystkie zaczęte projekty, także wiecie. Kiedyś trzeba to zrobić. Tu na przykład jest prawie gotowy top. Mamy środek, mamy rękawy, ale czemu to nie jest szyte? Nie pytajcie, bo ja sama nie wiem. Tutaj kolejne rękawy. I to też nie jest dokończone. Także jeśli chcecie taki film, kończymy wszystkie zaczęte projekty, to dajcie mi znać w komentarzu, a teraz pokazuję wam już w końcu rzeczy, które zrobiłam do domu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam dosyć niedawno, są to pufy, które są kompletem do mojego hamaka, ale nie będę go tutaj rozkładała, bo to po prostu nie ma sensu, więc rzucam wam tutaj zdjęcie. I jest to mój dyplom magisterski, także takie rzeczy zrobiłam na szydełku do mojego dyplomu. A jeszcze jedną ciekawostką jest to, że zaczęłam robić huśtawkę i nie mogłam znaleźć tej obręczy takiej dużej, grubej, więc zostawiłam takie kółko i teraz służy mi to jako dywan. Także to jest jeden z trzech moich dywanów, które zaraz wam pokażę. Trochę zaczęłam niechronologicznie, ale po prostu będę pokazywała po kolei. Jak zaczęłam od rzeczy, które ostatnio zrobiłam, to teraz przejdę do tych troszeczkę wcześniejszych. Jest to dywan, moi drodzy. Ja nie wiem, czy on się tutaj cały zmieści, bo on ma chyba 2,30 m, jak dobrze pamiętam. I jest to
dywan, który zrobiłam na pierwszym roku studiów magisterskich i jest on z pracowni dywanu po prostu. Znaczy, pracownia nazywa się Obiekt do wnętrza dywan i gobelin, ale potocznie nazwany dywanem. Także zrobiłam właśnie taki oto dywan zainspirowany klasycznymi wzorami i jest on wykonany z takich resztek poliestrowych materiałów. Są to ścinki, które wyprodukowały się po prostu podczas tworzenia zasłon takich poliestrowych i już się cała ubrudziłam. I jest to dywan, który, jak już wspomniałam, ma 2,30 na 1,50 m, chyba tak, szerokość jest 1,50 m i jest on właśnie w takich kolorach. Wstawię Wam po prostu zdjęcie tutaj tego dywanu, żeby było to ładnie widać. Mogę go jeszcze w tą stronę Wam trochę pokazać, ale niestety nie rozłożę aż tak rąk, a nie mam gdzie go rozłożyć całego, także wrzucam Wam fotkę, jak wygląda. Robiłam go, bo może być takie pytanie, 2 tygodnie. 2 tygodnie robiłam ten dywan, ponieważ dostałam akceptację pod koniec semestru na projekt, który mogę w końcu wykonywać i było to 3 tygodnie do końca, a na ponad tydzień wyjeżdżałam do Portugalii, także od 8 do 12 w nocy prawie codziennie szydełkowałam i robiłam ten oto dywan. Także to jest kolejna rzecz, którą zrobiłam na szydełku do domu. Jak już tak idziemy chronologicznie, to później był mój, a raczej wcześniej był mój licencjat. I na licencjat zrobiłam kolekcję obiektów do wnętrza, która była rzeczami, które możemy nosić, ale również możemy je przełożyć na rzeczy do domu. Także zrobiłam sweter, który jest poduszką i jest to taka poduszka, już się tutaj rozwaliła, bo jest tak przekładana z miejsca na miejsce. Jest to poduszka, do której można się przytulić. I jest to po prostu sweter z guziczkami, z kwadratów, wypełniony starymi poduszkami. Także to jest jedna część mojego dyplomu. Może ktoś już kiedyś, jak obserwujecie mnie jakiś czas, to pewnie widzieliście te rzeczy. Później są poduszki kolejne. I tym razem są to poduszki ubrane po prostu w kamizelki, które zrobiłam również na szydełku i w środku są poduszki z odzysku i tutaj jest nawet koszulka, jakaś polówka stara przerobiona, tutaj ze starej sukienki przerobione na poszewkę i później ubrane w nią kamizelki. Także to są kolejne poduszki. Kolejna część to są lampy i pokażę Wam tutaj 3 lampy wiszące, natomiast za chwilę muszę dograć inną część, bo pozostałe lampy są w innym pokoju i tak jakby w mojej kolekcji było więcej tych lamp i później Wam pokażę, bo gdzieś pewnie są kapelusze lub czapki, które służyły mi jako abażury, ale po prostu nie miałam gdzie tego trzymać i mam tylko 2 lampki, które są w innych pokojach. I już Wam pokazuję. To są lampy wiszące. Tutaj można włożyć żarówkę. I są to po prostu czapki. I one tak można je zawiesić na różnej wysokości, długości, jak zwał, tak zwał. I są na takich kolorowych żyłeczkach. Także tak się prezentują lampki bez żarówek, co prawda. Ale lampy wiszące i teraz pokażę Wam lampy, które są w drugim pokoju i tutaj mamy lampę stojącą i jest to lampa, którą przerobiłam ze starej lampy, którą po prostu dostałam od babci. Ona jest z takim małym stoliczkiem, wszystko wyszlifowałam, pomalowałam na nowo, a abażur jest po prostu spódnicą nałożoną na ten stelaż. Druga lampka jest to lampka z abażurem zrobionym z kapelusza, a ten stelaż wykorzystałam po prostu jakiś stary, który dostałam chyba od cioci. Także to była część mojego dyplomu licencjackiego, chociaż kapnąłam się, że jeszcze mam tutaj takie 2 wazoniki, są to
buty, kapcie, które są w takim malutkim rozmiarze i są to po prostu wazony na akurat sztuczne kwiatki w tym wypadku, bo potrzebowałam na wystawę kwiatów, a bałam się, że zwiedną. Także mamy sztuczne kwiatki. Do mojego całego dyplomu zaliczały się jeszcze kamizelki, topy, kołnierzyk i taki jakby golf, które po prostu zakładałam na roślinki i były one osłonkami, ale to wszystko jest zdjęte, bo są to po prostu topy i różne inne rzeczy, także później je zobaczycie. Kolejną rzeczą, jaką wykonałam, a właściwie to pomyliłam trochę kolejność, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jest to kocyk, już Wam pokazuję, jest to kocyk, który wykonałam we współpracy z Hobby. Był on inspirowany Tour de France i była to moja chyba druga współpraca z Hobby, bo pierwsza była paczką taką PR-ową jakby, a druga to już było wyzwanie i brałam udział w wyzwaniu podczas tworzenia kocyków z okazji Tour de France. I on ma, żeby Was nie skłamać, to tutaj może ma 1,20 m lub metr, a tutaj 1,50 m, jak dobrze pamiętam. I każda część kocyka jest inspirowana innym etapem Tour de France, ale jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć, to wpadajcie na mojego Insta i tam możecie znaleźć filmiki, w których opowiadam o każdym etapie. Także to jest kocyk, który stworzyłam jeszcze na szydełku. Przed wyjazdem do Francji i przed stworzeniem jeszcze, albo raczej w trakcie tworzenia kocyka, stworzyłam dwie takie poduszki z kwadratami babuni, które stworzyłam na specjalne zamówienie. Tylko że jak stworzyłam te poduszki, to się okazało, że ta dziewczyna powiedziała, że jednak nie o takie i chodziło tylko o takie składające się z czterech kwadratów, a nie z jednego dużego. Także zostałam z dwoma poduszkami. One są obszyte tutaj z tyłu, ładnie schowana jest poduszka, nic nie widać. Dopasowane kolorki do tych przednich. Tu z przodu możecie zobaczyć, jest taka jakby stokrotka na obu, także pasują do siebie. Więc zostałam z takimi dwoma poduszkami, staram się je sprzedać, ale nikt nie chce ich kupić. Przed stworzeniem mojego licencjatu na drugim roku, w drugim semestrze, podczas pandemii stworzyłam mój pierwszy dywan na szydełku i jest to, powiem Wam szczerze, pierwsza z rzeczy, które w ogóle zaczęłam robić na szydełku, bo najpierw robiłam opaski, takie proste, najprostsze na głowę. I później znalazłam sposób, jak można owijać inne jakby materiały i stworzyłam ten oto dywan. Są to tak samo takie paski poliestrowe, które obrabiałam na szydełku i później zszywałam je ręcznie. Ten dywan ma też ponad 2 metry, ale nie jestem pewna, 2 metry na 1,50 m. I też wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo po prostu się mi nie zmieści w kadrze. I on jest taki ombre trochę, przechodzi z zielonego do niebieskiego koloru. Tak. W środku są kolorowe skrawki materiałów, a obrobione są właśnie w takich odcieniach, żeby to troszeczkę uspokoić. Kolejna rzecz jest to kocyk, który dopiero się pojawi na moim Instagramie, ja już go dawno skończyłam, ale jest to też ze współpracy z Hobby. Trzeba było stworzyć kocyk, po prostu taki cozy kocyk i jest to kocyk z kwadratów babuni. Tutaj już chyba uda mi się go w miarę całego pokazać, ale też jest dosyć spory. Dobra, to jest jedna część. Taka jest druga część i wszystkie kwadraty są z włóczki Amigo Giga od Hobby i stworzyłam takich trochę kwadratów, nawet nie wiem ile, ale powiem Wam szczerze, że brakło mi białej włóczki i musiałam użyć trochę innej do zszycia. Nie wystarczyło mi z tej, co zamówiłam, także mamy jeszcze taki kocyk. Tutaj mam trochę mniejsze rzeczy, a też są to rzeczy do domu i to jest łańcuch, który zrobiłam w tamtym roku na święta, też ze współpracy z Hobby. Są to po prostu taki inspirowany takim klasycznym, wiecie, łańcuchem, który robimy w przedszkolu czy w szkole z paseczków.
to tutaj zrobiłam paseczki na szydełku i zrobiłam łańcuch, także będzie idealny jako ozdoba na moje targi, czyli na targi, w których biorę udział. I tutaj tą rzecz też wykorzystam pewnie na targach jako jakąś ozdobę. Jest to taka girlanda z gwiazdkami, także mogliście ją zobaczyć na shortsach albo na TikToku, bo wstawiam ją. I przyznam się szczerze, że nie wiem co dalej, co więcej, bo czuję, że na pewno o czymś zapomniałam, ale jak na razie chyba to jest tyle z rzeczy do domu. Moi drodzy, jest to wszystko, co chciałam Wam pokazać w tej części rzeczy, które zrobiłam na szydełku. Teraz mi się przypomniało, że jest jeszcze jedna rzecz do domu, którą zrobiłam. Jest to poduszka Arbus, o której już też wcześniej wspominałam, ale jest ona na uczelni, także niestety nie mam Wam jak jej pokazać, chyba że wrzucę tutaj zdjęcie i zobaczycie, jak ona wyglądała. I tak naprawdę to jest wszystko z rzeczy na szydełku do domu, których zrobiłam, bo są jeszcze rzeczy, które nie robiłam na szydełku do domu. Także jeśli chcielibyście zobaczyć taką drugą część rzeczy do domu albo rzeczy u mnie w domu, które zrobiłam, to napiszcie mi w komentarzu. A w tej części się już z Wami żegnam i zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części, w której pokażę Wam inne rzeczy, które zrobiłam na szydełku. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału po więcej treści szydełkowych i do obserwowania mnie na pozostałych profilach, aby być na bieżąco z tym, co tworzę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!